moimi państwa gościem jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie doktorze. Ale od afery NCBiR zaczniemy, bo pan razem z posłem Dariuszem Jońskim od wielu, wielu miesięcy zajmowaliście się sprawą i ta sprawa wraca, o czym też pisaliśmy w Wirtualnej Polsce i co potwierdziła prokuratura, która na wniosek Najwyższej Izby Kontroli wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń popełnienia przestępstw przez europosła Adama Bielana i byłego ministra funduszy polityki regionalnej Grzegorza Pudę. Doniesienia polityków koalicji rządzącej dotyczące tego, że pan Adam Bielan, pan Grzegorz Puda, a być może inne osoby będą miały problemy, się potwierdziły. Jakie problemy może mieć Adam Bielan? No, bardzo poważne. Po pierwsze dlatego, że Jarosław Kaczyński mu dał w nadzór cały NCBR. Nawet w umowie koalicyjnej napisał, że to jest nadzór właścicielski. I Adam Bielan pełnymi garściami z tego nadzoru właścicielskiego korzystał. Po pierwsze ustawiał te instytucje pod siebie, począwszy od zmiany dyrektora, gdzie nominat Partii Republikańskiej otrzymał tę funkcję Karol Kuch, ale też kancelarie prawnicze powiązane z Adamem Bielanem, obsługujące jego, związane z jego najbliższymi, weszły do NCBR-u, ustawiając tak naprawdę wszystkie departamenty kluczowe i organizacje i departament prawny, ale co najgorsze przejmując różnego rodzaju spółki, które powstały wokół NCBR-u, jest ich 5. Mamy już pierwsze zatrzymania. NCBR Invest to jedna z tych spółek. Z Dariuszem Jońskim pokazaliśmy powiązania zarządzających spółką razem z beneficjentami określonych projektów. No ale w szczególności chyba najbardziej obrzydliwą rzeczą było to, że próbowali wykorzystać jeden z programów, jeden z ostatnich programów, jak się okazało, którym mogli zarządzać, czyli to był projekt Szybka ścieżka, inwestycje cyfrowe. Tam było blisko 1 mld zł do wydania. No i pojawiły się firmy, które budziły nasze uzasadnione wątpliwości, które nie miały żadnego doświadczenia, a otrzymywały dotacje nawet w wysokości 123 milionów na programy, które żadną innowacją nie były. To były firmy, które były zakładane na przykład 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, też firmy zakładane przez względnie młodych ludzi. I ludzi, którzy byli powiązani i z Adamem Bielanem, i też z Jackiem Żalkiem, który stracił stanowisko wiceministra, który nadzorował NCBR. Czy jak to poukładać? Panie redaktorze, NCBR był w pełni przyjęty przez Partię Republikańską. Pokazaliśmy również... Bo zarówno Bielan, jak i Żalek byli politykami Tej partii. Wtedy jakby Adam Bielan był formalnie szefem partii politycznej, do tej pory chyba jest. Natomiast Jacek Żalek nadzorował NCBR z ramienia Ministerstwa Funduszy Europejskich. Natomiast no, każdy z tych polityków próbował swoje zrealizować. Adam Bielan szybko przejął jedną ze spółek, którą zlokalizował w Radomiu, czyli w swoim okręgu wyborczym. Natomiast Jacek Żalek jest kojarzony z projektami, które pochodzą z Białegostoku. Chcę bardzo wyraźnie o tym powiedzieć, nawet chyba powiem to po raz pierwszy, bez upoważnienia Dariusza Jońskiego. Jedna z tych firm próbowała nas zastraszyć wtedy, kiedy podjęliśmy działania kontrolne, kontrole poselskie wobec Szybkiej ścieżki, złożyli pozew do sądu o to, żeby zabezpieczyć swoje interesy w postaci zakazu mówienia mi i posłowi Jońskiemu o tej sprawie. Dwa, zażądali ode mnie i od posła Jońskiego wpłaty 1 mln zł na poczet tej jednej ze spółek. Mówię o tej spółce, która miała dostać dotację 123 miliony, co było ewidentnym złamaniem reguł, ponieważ maksymalna wysokość dotacji wynosiła 20 milionów euro, więc ta kwota przyznana znacząco wyprzedzała te warunki formalne. To jest ta firma, której właścicielem był Piotr Maziewski? To jest firma, która miała taki projekt o nazwie Kabel, mówiąc tak Umownie. Polegało to na tym, że chcieli kupić no, setki kilometrów kabla, który chcieli badać, a tak naprawdę celem było zlokalizowanie tego kabla pod Bałtykiem, czy też w innej części świata, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, komu miał ten kabel, te światłowody tak naprawdę służyć. No, problem polegał na tym, po pierwsze, że było to ewidentne złamanie reguł. Ostatecznie dzięki mojej interwencji posłańskiego ten projekt, jak jeden z wielu, nie otrzymał dotacji, nie podpisano z nim umowy. Czyli budżet nie stracił tych pieniędzy ostatecznie? Budżet nie stracił tych pieniędzy. NCBR dysponował tymi środkami
do końca 2023 roku i mógł dokonać tak zwanej alokacji tych środków na inne programy. Łącznie z panem posłem Jońskim uratowaliśmy 350 milionów złotych z tego programu, który wynosił niecały miliard. Więc to pokazuje, jaka była skala przekrętu. Znaczy, że każdy próbował na tej ostatniej prostej. To były szybkie programy roczne z szybkim rozliczeniem do końca roku. Swoje po prostu zgromadzić. Nawet ta cała akcja uzyskała swój kryptonim, o którym mówili również inni interesariusze tego całego przekrętu, nazywając go Czarny Węgiel. Czyli Czarny Węgiel to miała być akcja zabezpieczenia finansowego środowiska Partii Republikańskiej po przegranych wyborach. Z tego co wiem, poważne zarzuty polityczne, to też chcę, żeby wybrzmiało względem Adama Bielana, między innymi ze strony jego byłego już kolegi z Partii Republikańskiej, Jacka Żalka, który już też publicznie wypowiadał się na ten temat. On zrzucał faktycznie tę polityczną odpowiedzialność na Adama Bielana właśnie. No oczywiście śledczy, służby będą badali pewnie odpowiedzialność karną i zastanawiam się, jakie zarzuty ewentualnie mógłby otrzymać Adam Bielan jako człowiek, który był ściśle związany z pewnymi ludźmi, którzy podejmowali istotne decyzje w ramach NCBR. Myślę, że ja nie znam. Po pierwsze, jakby chciałbym uporządkować, bo jakby my uznaliśmy na pewnym momencie z posłem Jońskim, że jakby ta na możliwości kontroli poselskiej, przedstawienie tego wszystkiego mediom, pokazanie powiązań, jakby nasza rola się skończyła, tak? Przekazaliśmy tę sprawę Najwyższej Izbie Kontroli, przekazaliśmy całość dokumentacji, przekazaliśmy również nasz wniosek o kontrolę doraźną. NIK bardzo szybko zadziałał, w ciągu dosłownie kilku dni kontrolerzy już byli w NCBR-ze i to jest skutek, w tej chwili to się dzieje, te zawiadomienia i wcześniejsza sprawa dotycząca Krzysztofa B., który był prezesem spółki NCBR Invest. Ale również te dotyczące tak naprawdę osób nieuprawnionych, bo Adam Bielan nie pełnił żadnej funkcji kierowniczej, ani w ministerstwie, ani w NCBR-ze. Natomiast podejmował kluczowe decyzje z punktu widzenia personalnego. Czyli w mojej opinii mógł nawet ustawiać ten konkurs na dyrektora NCBR. Ja też tak nieoficjalnie słyszałem od osób, które były zaangażowane w tę sprawę, że Adam Bielan mógł to robić, kreował też pewną politykę kadrową. No nie, ale też posiadał prawdopodobnie dostęp do dokumentów, do których posiadać, których nie powinien mieć, dotyczących chociażby rozstrzygnięć określonych konkursów, ale to muszą potwierdzić śledczy. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ta cała sytuacja i ci ludzie wokół NCBR-u działali jak mafia. To polegało na tym, że tam było kilka grup wpływów z różnych jakby rejonów biznesowych i politycznych i siebie nagrywali, więc prawdopodobnie prokuratura dysponuje też taśmami. Wiemy też o tym, że wiele osób już wyjechało za granicę. Zresztą wiemy, że były dyrektor przebywa aktualnie w Szwajcarii, czyli w kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale wiemy, że podobne tendencje już się dzieją teraz wokół na przykład Orlenu. Masowo wykupują nieruchomości w Turcji po to, żeby uzyskać obywatelstwo tureckie, a wiadomo, że Turcja nie realizuje ekstradycji nawet wtedy, kiedy wnioskuje o to taki kraj jak Polska. Więc trwa ucieczka, panie redaktorze. To jest coś, co jest nowego, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. No ale pokazuje, jak dużo mają ci ludzie za uszami. To zanim o tej Turcji porozmawiamy, bo to też ciekawy wątek, a tych pewnie jest sporo, jeszcze dopytam o NCBR, bo panowie ujawnili w marcu 2023 roku, że Krzysztof B., który był wspólnikiem siostry 26-latka od tej 55-milionowej dotacji, a także bezpośrednio Piotra Maziewskiego, którego firma zdobyła wspomniane wcześniej 123 miliony złotych, ów Krzysztof B. był dysponentem taśm NCBR, tak zwanych. One trafiły podobno do dziennikarzy, też prokuratura jest w ich posiadaniu. I pytanie, jak, na ile te taśmy mogą obciążać Adama Bielana, bo też Krzysztof B. został zatrzymany nie tak dawno, o tym pisał Szymon Jaczek w Wirtualnej Polsce, później to się potwierdziło. I pytanie, na ile jego zeznania mogą być obciążające dla polityków? No, myślę, że tam będzie wielu tak zwanych świadków koronnych i nie tylko w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ale również w sprawie NCBR-u. Zresztą mam wrażenie, że w tej chwili tak tylko analizujemy tak naprawdę te dwie polityczne grupy przystawek PiSu. Z jednej strony partia Ziobry, z drugiej strony partia Bielana. Kaczyński nie chciał dzielić się subwencją, którą otrzymywał po kampaniach wyborczych z tymi środowiskami, więc w sposób absolutnie perfidny i w pełnej świadomości
otrzymywali ci ludzie w nadzór jakieś fundusze, jakieś instytucje. Jedni mieli Fundusz Sprawiedliwości, tak, po to, żeby czerpać pełnymi garściami, żeby finansować swoje środowiska polityczne. Tak było w przypadku NCBR, co dokładnie z posłem Jońskim pokazaliśmy. Doradcy, którzy byli doradcami na przykład Bielana, czy asystentami w Parlamencie Europejskim, mieli zlecenia, mieli etaty w NCBR. Podobnie było też z Giełdą Papierów Wartościowych, podobnie było z takim Związkiem Pracodawców Business and Science, który ma swoją siedzibę w Brukseli. Mhm. To wszystko były przechowalnie ludzi Bielana, Partii Republikańskiej. Zarabiali ogromne pieniądze, a dzisiaj trzeba ich metody pokazać. Te taśmy są bardzo groźne dla tego środowiska, bo one pokazują również być może jakieś formy rozliczenia, ale w tej sprawie też ciekawy jest wątek. Bo to nie jest tylko Bielan, to jest również minister Puda, minister funduszy europejskich i to jest prawa ręka Mateusza Morawieckiego, bo więc mogłoby też być tak, że ten niewłaściwy nadzór nad instytucją, wtedy kiedy my tam weszliśmy z posłem Jońskim, przekonywano nas, że wszystko jest w porządku, panowie, czego się czepiacie. Później okazało się, że minister Puda zorganizował kontrolę. Ale ta kontrola nie wykazała tego wszystkiego, tych nieprawidłowości, które później dostrzegła na przykład Krajowa Administracja Skarbowa, która również podjęła swoje działania. Dzisiaj się okazało, że to są kolejne projekty, które nie powinny być finansowane po takiej dokładnej, szczegółowej kontroli, łącznie z tym, że były fałszywe oświadczenia organów spółek, które w tym projekcie uczestniczyły. Też tylko przytoczę słowa Adama Bielana, który kilkukrotnie odcinał się od tego, co się działo w NCBiR. Mówił, że grupa Cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBiR-u grube miliony, a były dyrektor NCBiR-u im to uniemożliwił. Bielan mówił o NCBiR jako stajni Augiasza, ale odpowiedzialność za ten stan rzeczy zrzucał na rząd Platformy Obywatelskiej. Też mówił, że z jednej strony odcinał się od tego, co tam się działo, no ale z drugiej mówił, że podejmował pewne interwencje, żeby nie dochodziło tam do nieprawidłowości. Panie redaktorze, po tym zawiadomieniu prokuratury, o której też pan prokurator krajowy Koreluk wczoraj w różnych mediach opowiadał, no cała ta narracja Bielana się po prostu sypie. Mam wrażenie, że w tej chwili Kaczyński wystawi ludzi z porządnymi skazami na swoich życiorysach i na swoich drogach politycznych. Z jednej strony słyszymy o Bajtku, z drugiej strony słyszymy o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Pojawia się teraz Bielan, nie daj Boże, żeby tam jeszcze się pojawili beneficjenci Funduszu Sprawiedliwości, którzy mogli być również umoczeni w kolejną aferę, czyli finansowanie nielegalnej kampanii wyborczej, finansowanie agitacji wyborczej za pośrednictwem Funduszu Sprawiedliwości, czy też beneficjentów tego funduszu. W tej sprawie również złożyliśmy zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej, czekamy na rozstrzygnięcie. No, z tego co wiem, to Adamowi Bielanowi szczególnie zależy na tym, żeby otrzymać czwartą kadencję w Europarlamencie, jak wiemy, to się wiąże z bardzo wysoką emeryturą. Przed zarzutami karnymi go to nie uchroni. Immunitety parlamentarzystów europejskich też są uchylane. Panie przewodniczący, na czym ma polegać ta wielka ucieczka? Jeśli możemy wrócić do tego wątku. Pan mówił o wykupie nieruchomości w innych krajach, w Turcji. Kto ma to robić? No, panie redaktorze, no to jest oczywiste, że przecież to, co się działo w Orlenie, to było wyprowadzanie środków i tam jest nie tylko taki najbardziej mocny ten element związany z wyprzedażą Lotosu i Orlenu, Lotosu i Rafinerii Gdańskiej przez Orlen, ale tam są gigantyczne afery związane chociażby z czasem pandemii. Znaczy Orlen był zaangażowany w zakup środków ochrony osobistej, między innymi od handlarza bronią, tego słynnego Andrzeja Jezdybskiego, który miał rzekomo odejść w Tiranie. Tam były kwestie związane z organizacją szpitali tymczasowych w Ostrołęce, w Płocku też to kontrolowaliśmy. Tam są gigantyczne nadużycia, plus cała przepompownia środków na marketing polityczny, na reklamy wyborcze, znaczy na marketing polityczny, na aktywności wyborcze czy polityczne. Ba, nawet jest jedna spółka, bardzo ciekawa, o tym też opowiadali nam kontrolerzy NIK-u, z którym jesteśmy w kontakcie, że jedna ze spółek KGHM miała w swoich takich zasadach społecznej odpowiedzialności, czy też zasadach finansowania partnerów, zakaz finansowania wydarzeń o charakterze politycznym. I pan sobie wyobraża, że zarząd pisowski, zarząd powołany tak naprawdę przez ludzi Morawieckiego i przez samego Morawieckiego, wykreślił z tych zasad obowiązujących spółkę właśnie ten przepis dotyczący
dotyczący zakazu finansowania wydarzeń politycznych, więc ci ludzie uciekają, bo mają bardzo sporo za uszami. Wyprowadzają się z Polski za granicę, kupują tam nieruchomości. Które otrzymałem, które oczywiście będą utrudniały ewentualne działalności prokuratury. Wiem o jednym członku zarządu Obajtka, co do którego, jak powiedziałem, wiem, że kupuje nieruchomości w Turcji. Wiem, że zasada jest taka, że osoba, która posiada nieruchomość w Turcji, może bardzo łatwo ubiegać się o obywatelstwo, co dla grup przestępczych z Unii Europejskiej bardzo często jest tą gwarancją bezkarności, ponieważ Turcja swoich obywateli nie wyraża zgody na ekstradycję swoich obywateli. Czy to jest członek zarządu, który tak często i licznie przyjmował na nazwisko B. Rozumiem. Też polecam Państwu publikację w Wirtualnej Polsce Szymona Jadczaka, Pawła Figurskiego, którzy prezentują listę nazwisk polityków, którzy często Daniela Obajtka i nie tylko w siedzibie Orlenu odwiedzali. No to będę dyrektor, tak jak powiedziałem, dyrektor NCBR-u też przebywa w Szwajcarii, więc jakby to nie jest coś nowego. Daniel Obajtek też chyba wypoczywa za granicą. Nie wiem, czy wypoczywa, myślę, że może też się ukrywać w jakimś sensie. Panie pośle, przejdźmy do afery wizowej, sprawy wiz, sprawy komisji śledczej. No, na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie ostatnie zeznania pana Leszka Kołakowskiego. Też zastanawiam się, jak ta sprawa i w jego przypadku, jak to będzie rzutowało na Prawo i Sprawiedliwość, się kończy, a może, bo ona się dopiero zaczyna, jak ona się będzie rozwijać. No, jeden z naszych świadków to był dyrektor OSAJDA, czyli dyrektor departamentu czy biura prawnego w MSZ-cie, mówił o tym, że nie ma jednej afery wizowej, jest kilka afer wizowych. I właśnie to między innymi przez zeznania świadka posła i wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego starałem się pokazać razem z członkami i członkiniami komisji. Mianowicie takich wawrzyków w tym rządzie było kilku i bardzo łatwo dotarliśmy na pewne ślady jego aktywności. Zgromadziliśmy maile, zgromadziliśmy dokumentację, zgromadziliśmy dokumenty, które on wysyłał, pisma, interwencje, nie tylko kierowane do Wawrzyka, na przykład w sprawie grupy z Afryki, dokładnie chodzi o konsulat w Dakarze, czyli w Senegalu, ale też po prostu działał jako lobbysta jednej z agencji pracy tymczasowej, która zawodowo zajmowała się ściąganiem obcokrajowców, ba, ta agencja była prowadzona przez dyrektora jego biura poselskiego i została zlokalizowana w Warszawie pod tym samym adresem, tak naprawdę w tym samym miejscu. Kołakowski twierdził, że on nic nie wierzył o tym. No nie, my w tej chwili dokonujemy analizy prawnokarnej tego przesłuchania. Wiemy oczywiście o tym, że Kołakowski kłamał. Wiemy, że miał pełną wiedzę, kto finansował również jego ogłoszenia. Pod przysięgą. Groził mu 8 lat więzienia. I to jakby ja zawsze staram się każdemu świadkowi o tym przypominać. On oczywiście wiedział, które osoby i które środowiska biznesowe finansowały jego kampanię. Wtedy, kiedy odszedł z PiS-u, później wrócił do BGK, został doradcą prezesa banku. A następnie prowadził kampanię na rzecz zostania ministrem rolnictwa i wtedy pojawiły się we wszystkich mediach, czy to był Forbes, czy Newsweek, czy Gazeta Fakt i tak dalej, tego było całe multum. Ogłoszenia, które kosztowały ponad 50 tysięcy złotych, tak powiem, bardzo, bardzo ostrożnie podsumowując, znam kwoty, jakie płacą na przykład dla Newsweeka. To były chyba dwa wydania Newsweeka, gdzie były dwie strony reklamowe o nazwie strateg polskiego rolnictwa Lech Kołakowski. On nie był sobie w stanie przypomnieć albo po prostu kłamał. Moim zdaniem absolutnie kłamał, bo dokładnie wiedział, która grupa biznesowa związana z branżą rolniczą finansowała tę jego kampanię, która miała jakby przymusić w jakiś sposób Nowogrodzką, zachęcić Nowogrodzką, żeby postawili na Kołakowskiego. Ale bardziej ciekawe będą zeznania naszych świadków we wtorek. Bo tutaj mówimy o kilku tysiącach w odniesieniu do samego Kołakowskiego, jeśli chodzi o próbę ściągania obcokrajowców w ramach działalności biznesowej jego współpracownika. Natomiast program, który bierzemy w tej chwili pod lupę, nazywa się Poland Business Harbor. Był taki moment, że Mateusz Morawiecki zaproponował program, żeby bez żadnego trybu, bez żadnych tak naprawdę procedur, osoby, które są z branży IT, mogły ściągać do Polski. Myślał tu przede wszystkim o obywatelach Białorusi po tym, jak zostały sfałszowane wybory, ale nagle dziwnym trafem
ten program został rozszerzony na przykład obywateli Federacji Rosyjskiej. I ten program za Morawieckiego funkcjonował nawet wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Ludzie z Moskwy, ludzie z całej Federacji Rosyjskiej byli ściągani, ba nawet Rosjan ściągał przez inne konsulaty z całego świata. Służby oczywiście im informowały, że to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, bo to jest idealna droga do tego, żeby agentura rosyjska była ściągana w objętym sankcjami kraju na teren Polski, Unii Europejskiej i krajów sojuszniczych NATO. Więc sprawa jest bardzo gruba. Taki gwiz w odniesieniu do samego jednego tego programu, którego operatorem była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czyli spółka w ramach PFR-u, ściągnięto 90 tysięcy. 90 tysięcy wiz biznesowych bez pozwoleń na pracę w odniesieniu wyłącznie o deklarację pracodawcy. Często to były firmy rosyjskie, które przekształciły się jako filie białoruskie i zgłaszały obywateli białoruskich jako, tak powiem, potencjalnych kandydatów do pracy w Polsce. Czekamy na zeznania, posiedzenie w przyszłym tygodniu. To będzie dwóch prezesów PAIH-u, którzy będą wezwani, ale później tuż za nim pójdą szefowie służb, między innymi agencji wywiadu, którzy informowali o tym procederze, no, w mojej opinii, absolutnie zagrażającym naszemu elementarnemu bezpieczeństwu. Czy państwo wiecie, kiedy będzie zeznawał Jarosław Kaczyński? Ja nie chcę tutaj też robić z tego tajemnicy. Ja uznałem, że Jarosław Kaczyński był ojcem tego całego systemu, był ojcem chrzestnym tej całej afery wizowej, bo po prostu o niej wiedział. Ponieważ to, że utrzymywał Wawrzyka do końca... To kiedy stanie przed komisją? Stanie jako ostatni świadek, mogę to jasno zadeklarować. Wtedy, czyli nie chce pan popełnić błędu komisji do spraw Pegasusa? Nie. Jarosław Kaczyński będzie... Która według wielu nie była do końca przygotowana. Ja nie chcę oceniać pracy moich kolegów, czy to Dariusza Jońskiego, którego bardzo lubię, szanuję i z którym współpracuję od lat, czy też Magdaleny Sroki i moich fantastycznych kolegów, między innymi Marcina Bosackiego, który ma bardzo dużą wiedzę z tytułu takiego, że był szefem Komisji Senackiej i już posiada w tej sprawie rozpoznanie. Natomiast ja uważam, że Jarosław Kaczyński wiedział o wszystkim. W sprawie afery wizowej, w sprawie Wawrzyka, w sprawie Edgara Kobosa służby prowadziły kontrole operacyjne, podsłuchiwały wszystkich. Kamiński, Wąsik, Kaczyński mieli pełne dane do tego, że ten proceder się rozszerza, że następują nielegalne interwencje, więc o aferze wizowej wiedzieli i zgadzali się na to, że za łapówkę ludzie przyjeżdżali do Polski. Jarosław Kaczyński będzie ostatnim świadkiem i skonfrontujemy go z całą pracą komisji, ze wszystkimi dokumentami, które posiadamy i tutaj już nie będzie mógł pływać. Koniec pływania na komisjach śledczych. Dokumenty, które mamy, mówią jasno, to była gigantyczna afera, której konsekwencje odczuwamy do tej pory. Trwają w tej chwili kontrole w polskich konsulatach na całym świecie, realizowane przez Komisję Europejską. Do tej pory Komisja Europejska nie uzyskała, my nie uzyskaliśmy wobec instytucji europejskich wiarygodności. I tu stawiamy przecinek, a nie kropkę, bo pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję panie pośle za wizytę w studiu, za rozmowę. Moim i państwa gościem był Michał Szczerba.